Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Zaprojektuj cię przemian prowadzących do otrzymania 2 bromo butanu z 1 bromu butanu. Określ typ każdej z reakcji: substytucja, addycja, eliminacja oraz napisz schemat reakcji z zaznaczeniem warunków prowadzenia każdej z nich. Dobra, no to mamy tutaj otrzymać 2 bromo butan z 1 bromo butanu. Czyli to jest początek, to jest koniec, no i musimy tutaj zrobić ciąg tych przemian. Zatem od tego zaczynamy. Butan, czyli wszędzie będą wiązania pojedyncze. I do pierwszego atomu mamy tutaj brom. Tak, bo tu będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli mamy jeden bromobutan. Z tego musi nam się coś utworzyć, abyśmy mogli otrzymać 2 bromobutan. Czyli będzie CH3, CH2, CH, bo tutaj musimy robić BR, a tutaj będzie CH3. 1, 2, 3, 4. Dobra. I to będzie reakcja pierwsza. Tu jest reakcja druga. No to zaczynamy od reakcji pierwszej. Dodać co? To musimy tutaj zamienić ten związek. Będziemy tutaj dodawać zasadę. Pod wpływem alkoholu, aby nam się tutaj utworzył alken. I jak tworzy nam się alken, to będziemy tutaj mieć wiązanie podwójne. Stąd zabieramy jeden atom wodoru. I stąd też jeden atom wodoru. Nie, przepraszam, stąd będzie tak, ale zabieramy oczywiście ten brom. Brom łączy nam się z potasem, tworząc nam bromek potasu. I ten jeden wyparty wodór połączy nam się z grupą OH i będziemy mieć tutaj wodę. I tutaj będziemy mieć typ reakcji chemicznej, czyli tutaj jest reakcja eliminacji, bo powstaje nam alken. Ok, natomiast widzimy, co nam tutaj powstało, to ten związek wrzucamy teraz tutaj, czyli po prostu będziemy mieć tutaj buten. I z butenu no to tu mamy tą reakcję drugą. Tutaj dodawaliśmy zasadę pod wpływem alkoholu, to teraz dodamy tutaj kwas i powstanie nam za pomocą reakcji addycji, czyli ponownie jak reakcja addycji, to pęka nam wiązanie podwójne. Wtedy możemy sobie zadecydować, gdzie nam się to połączy. Możemy dać sobie wtedy tu, a to będzie CH3. Tutaj wpada nam dodatkowy wodór, tu nam wpada dodatkowy brom i utworzył nam się 2 bromo butan, a typ tej reakcji to reakcja addycji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.